pomysłodawcą tego, można powiedzieć, przedsięwzięcia jest nasza dyrygentka Kasia Ciborska. Ona z racji swoich studiów, posiadanych umiejętności z zakresu dyrygentury, wpadła na taki pomysł, że w Chorzowie mogłaby istnieć taka orkiestra, ponieważ takiej jeszcze dotychczas nie było. Orkiestra ta głównie składa się z absolwentów Szkoły Muzycznej Chorzowskiej na ulicy Dąbrowskiego. Bo się znamy, bo jesteśmy stąd, mamy blisko, możemy dojeżdżać na te próby. No i tworzymy taką społeczność, bo chodząc do szkoły muzycznej przez minimum 12 lat zdobywania zawodu muzyka, no naprawdę można się zżyć i kontynuować też coś poza szkołą, prawda? No i właśnie to jest taki efekt tego, że komuś się chciało, komuś się nadal chce. No i właśnie tak to wygląda, tak to powstało. Filmową, rozrywkową dla wszystkich. Chcielibyśmy grać dla wszystkich mieszkańców, żeby każdy nas mógł posłuchać, zobaczyć, co robimy. Nasz zespół, orkiestra, nosi nazwę Per Tutti, z włoskiego dla wszystkich, co właśnie oznacza to, że chcielibyśmy grać dla wszystkich. Są osoby, które kontynuują naukę, czy to jeszcze w szkole średniej, czy na studiach wyższych w zakresie muzycznym, czyli Akademia Muzyczna. Są też osoby, które całkowicie nie związały się z muzyką zawodowo, mimo posiadanego zawodu. Wykonują przeróżne prace, od prac inżynierskich po jakieś takie prace humanistyczne. Są osoby, które się zajmują dziećmi, nauczaniem, są osoby, które pracują w przemyśle ciężkim, także naprawdę mamy duży ambitus tego, co robimy oprócz muzykowania. Skupiamy się na repertuarze muzyki filmowej, można powiedzieć swego rodzaju muzyki rozrywkowej, takiej, którą ludzie znają, lubią, można powiedzieć kochają, żeby ona do nich trafiała. Ale również mamy w repertuarze utwory typowo klasyczne, z racji tego, że wiele lat żeśmy się w tych kręgach obracali. Zarówno w szkole, jak i na jakichś egzaminach, czy występach, koncertach. Mamy bazę klasyczną, mamy też jakieś swoje hobby, zainteresowania, każdy tam się w czymś lubuje i z tego na przykład wynikła ta muzyka filmowa jako główny nacisk na nasz repertuar, bo wiadomo, filmy się fajnie ogląda, muzyka tworzy tło do filmu, lecz nie każdy zwraca uwagę na to, że muzyka filmowa sama w sobie może być bardzo, bardzo interesująca, bardzo ciekawa. I może być równie na przykład wzruszająca, tak jak filmy, bądź też budząca inne emocje. Chcemy kontynuować nasz wątek utworów filmowych, dopracować materiał, który już mamy, oraz zająć się nowym materiałem.
Planujemy również uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta, to znaczy jeżeli by się okazało, że plan kulturalny miasta zakłada jakiś okres, jakiś wątek, który moglibyśmy zapełnić, to bardzo, bardzo chętnie się oczywiście w to zaangażujemy. Chcielibyśmy koncertować no, jak najwięcej, nie tylko w Chorzowie, ale również poza granicami naszego miasta. Mam taki pomysł, aby stworzyć koncert z beatboxerami, ponieważ jest tutaj taka grupa beatboxerów w Domu Kultury i wiem, że byliby chętni do stworzenia takiego koncertu, a na pewno byłaby to wspaniała reklama jak zarówno dla nas, jak i dla nich. Przez 12 lat naszej nauki zdążyliśmy się naprawdę zżyć ze sobą. To jest po prostu jak druga szkoła, tak jak w liceum mamy przyjaźnie, tam jakieś miłostki, tak? Tak w szkole muzycznej było. Tam się spędzało dużo czasu, dużo trzeba było poświęcić czasu, żeby ćwiczyć, żeby dojść do takiej wprawy, jak mamy teraz. I to, że rozeszliśmy się po różnych szkołach, niektórzy poszli na akademię, niektórzy studiują zarządzanie, marketing, to spowodowało, że straciliśmy troszeczkę kontakt ze sobą, a właśnie te próby, stworzenie tej orkiestry spowodowało, że znowu się widzimy, znowu możemy ze sobą spędzać czas, nie tylko na próbach, ale również widujemy się poza próbami. Myślę, że jest to swego rodzaju odskocznia zarówno do tego całego życia, które prowadzimy gdzieś tam przez te 7 dni, 6 w ciągu tygodnia, ale myślę też takie, by to powiedzieć, oprócz tej odskoczni, takie doładowanie się. Te parę godzin, 2-3 godzinki naprawdę pozwala nam się tak naładować. Mija kolejny tydzień, znowu się spotykamy, ćwiczymy, podoba nam się, coś nie podoba, dopracowujemy. No a poza tym spotykamy się w grupie, zarówno tutaj na próbach, a często jest spontanicznie, wychodzi to w ten sposób, że mimo tego, że jutro już jest poniedziałek, że jutro ktoś tam na 6 do pracy będzie musiał iść, bądź wcześniej, bądź później, nieważne. Spontanicznie po próbie mówimy sobie, idziemy tam gdzieś usiąść, jakąś kawę, ciastko sobie zjeść. Mimo, że to są czasem godziny późne, w jakichś klubach muzycznych się lokalizujemy i tam dalej po prostu kontynuujemy swoje, nie wiem, zamiłowania, rozmawiamy na ten temat. Oczywiście, tak jak mówię, przez te 12 lat można się zżyć ze sobą, 12 lat nauki. No i tutaj większość osób właśnie przez taki okres ze sobą przebywała. Są tu też osoby z różnego rocznika. Także większość się i tak widziała kiedyś w tej szkole. Te 12 lat daje taką możliwość, że ktoś kończy, a ktoś zaczyna, ale się już widzi. I to ktoś tam za parę lat się spotyka i kurczę, no fajnie, jesteśmy, gramy razem, super. No i właśnie to jest takie bardzo, bardzo pozytywne w tym wszystkim, że można zadbać o swój talent, ale też o swoje wnętrze w ten sposób.